Na swój wiek ma niesamowitą dojrzałość i jest niesamowicie mądry i muzycznie i tak życiowo, więc... ale to już nie raz powiedziałem, to kurczę, ten program i dzieciaki, które przychodzą do niego, troszeczkę odchodzą od tych barier, które daje im ten program, czyli wiek, tam 15-16 lat, bo oni faktycznie w głębi duszy to są starzy wyjadacze. Po prostu artyści wewnętrznie, wiadomo, że artysta nie zna wieku. Dokładnie tak. Ale mi się wydaje, że ty już od Przysłuchaj w ciemno wiedziałeś, że Marcin to jest ta osoba, która będzie miała w garści tę statuetkę właśnie w tym roku. Nie, nie było tak, nie było tak, dlatego że z Marcinem bardzo dużo jeszcze pracowaliśmy nad tym, żeby to, co dzisiaj się dzieje, się stało. Miałem wspaniałą drużynę i wspaniałych uczestników w niej, więc no nie, nie było tak. Miałem naprawdę, kiedy był etap pierwszej części finału, naprawdę 30 sekund przed decyzją podjąłem ją, bo tak jak zaśpiewały i Ala, Anastazja i Marcin, mówię, guys, no jakbyście na próbie tak zaśpiewali, to może bym po prostu zszedł na niej, a wy na próbie o wiele gorzej, wychodzą tutaj nam i się dzieje takie coś, więc mówię, wow. I to samo stało się z Marcinem po tym finale, na próbie zaśpiewał naprawdę super, ale to co zrobił live, koniec. Bo Marcin powiedział, że bardzo wiele mu dałeś nie tylko muzycznie, ale też emocjonalnie i psychicznie. A czy ty od swoich podopiecznych też coś takiego wynosisz z tego programu? Ja oczywiście po prostu dzięki nim nie zapominam, że jest takie coś jak dziecko i cały czas mam te dziecko w serduchu. I dzięki nim cały czas sobie o tym przypominam.